Cześć, siemanko. Dzisiaj jedziemy orać przerobionym pługiem. Zaraz wam go pokażę. Odpaliłem sobie ciągnik. Wyjedziemy sobie. Orałem wczoraj do wieczora. Miałem wam nagrać wcześniej, jak ożył ten pług, ale no, nocą orałem za każdym razem praktycznie. Zaczynałem, jak już było późno. No bo jak raz pogody nie było, pochmurnie było, ciemno. Co jeszcze? Pokażę wam dzisiaj, kupię sobie kwasomierz taki globowy. Pokażę wam, jakie mam tu pH u siebie. Mniej więcej będę jeszcze wapnował, ale dopiero w październiku po siebie. I co? Jedziemy tu tutaj. Przejedziemy sobie trochę dalej. Zrobimy test. Ma 10 oramy, jutro będziemy siać. Będziemy uprawiać, poczcie, widzicie, jest to uprawiać. Te resztki pożniwne nie chciały się zaorać w ogóle. Ściernia była za bardzo, za wysoko ścięta. Talerzówka tego nie pocięła i tak wyszło, jak wyszło. Dobra, hamujemy. Bierzemy nasz zestaw. Ja mam ręcznego w ciągniku i tak to jest. Bierzemy nasz zestaw do testowania. Nasza miarka. No i patyczek, na którym nakładamy glebę. Chyba to zostawię tutaj. Hop. Dobra. Weźmiemy sobie, a z brzegu nasypiemy ziemi. Kurde. Zobaczcie, jak już wyschła. Czy to korałem, to było mokro bardzo. Popadało wtedy, a jak zacząłem co? Jak zaorałem, tak od zeszłego tygodnia jest praktycznie cały czas słonecznie i gleba wysycha na bieżąco. Czasem już nie wiem, ile on kosztował, parę złotych. Kupiłem sobie na Allegro. Zobaczymy, jakie mamy pH tu w ziemi. No zobaczcie. Kolorek taki, jak widzicie. Kurde. Się wydaje, że coś jest około 7. Nie spodziewałem się, szczerze. Myślałem, że będzie gorzej. Jest 7. To oczywiście ta gleba wyorana. Pokazuje tu 7. Co? Wyczyszczę sobie. Pojedziemy niżej trochę. Akurat się ciągnik zagrzeje. Dojechaliśmy na drugie pole. Też sobie z brzegu weźmiemy ziemię z wierzchu. Kurde. Wyczyściłem sobie ładnie ten kwasomierz. Sprawdzimy sobie glebę. Kurde, powiem wam, że szczerze, że miałem to wapnować zaraz po siebie. Ale co? Jeżeli tutaj pH, no kurde, według mnie tak koło 7, nawet trochę ponad. Według tego koloru. Zobaczymy sobie, jak tutaj jest pH. No. Coś się czerwonego pokazało. No tu jest już gorzej. Kolorek spada, niech to przesiąknie. Widzicie, tak. Kurde, żółty kolor tak koło 6, no. Czyli trzeba dać wapno. A sprawdzę sobie pH tutaj, gdzie zacząłem orać. Tu dopiero idzie, niby fajnie to wyglądało po talerzówce, ale talerzówka w ogóle tego nie pocięła. No i jest masakra niegdzie, bo tyle tej słomy wychodzi, że szok. Dobra, bierzemy sobie stąd. Jest ta ziemia bardziej piaszczysta, takie kurde słabe gleby u nas, widzicie. Nie wiem, czy to dobrze widać, chyba dobrze. Dobra, zalejemy sobie. O, widzicie, tu jest, będzie słabo na pewno, bo rok temu tam wapnowałem 500 kg granulatem. A tutaj ani grzdy, że tak powiem. I w tym roku będę musiał chyba to zrobić. Zaraz zobaczymy, jaki tu kolor się wyłoni. Też koło 6. O, chociaż widzicie.
Chociaż nie powinien tu palca wtykać. Patrzcie. Jeszcze raz. Pyk, pyk. Oczyścimy sobie ładnie do zera. Weźmiemy sobie trochę piasku i idziemy wapnować. Wapnować mówię, sprawdzać. Jak się to bardziej płynie, jest około 7, tak równe 7. Nie chcę zmienić koloru. No, zmieniaj ten kolor na czerwony. Potrzepiemy, potrzepiemy, wydobędziemy może. Wydobędziemy trochę tego. O, widzicie? Tu jest odcień taki pomarańczowy. Też koło 6, może nawet poniżej. No, to co? Tam zaorałem. Pojedziemy jeszcze niżej. O, widzicie, jak się pług prezentuje fajnie? Jak ładnie to odkłada śliski jest. Wyślizgał się, trochę tu się ziemi zbiera, ale no nic dziwnego, jak na spawałem odkładnie na odkładnie, to nie da się tego tak spasować. No ale robotę robi, powiem wam szczerze, że fajnie odkłada. Jedziemy jeszcze niżej. Pokażę wam, jak wygląda. Jak wygląda zaorana łąka. Bez tych odkładni, powiem wam szczerze, że nie byłoby możliwości zaorania tak tej łąki, jak pewnie już widzicie stąd. Ponieważ no tamte odkładnie to są po prostu dwa razy mniejsze, nie? I ta trawa nie chciała się odkładać. Pryskałem, to trochę przypaliło, ale co? Nie była zbierana, nie siano nie było zbierane z tego pola. W końcu Mateusz nie zbierał. No i trochę tego siana też było, przeszkadzało to worce. No ale suma summarum odwracało się dosyć fajnie. Teraz widzicie, taki kawałek będzie, ma długość prawie 600 metrów, jak mierzyłem na geoportalu. 600 metrów, tam parę metrów brakuje dosłownie, że ten kawałek od początku płotu do, od początku pola tam do tego, tu na dole ma 600 metrów. Chciałem tu zaorać ten kawałeczek wujka, ale na razie się wstrzymuję. Zobaczymy, co przyszły rok pokaże. Na razie muszę się uporać z tym, oto tutaj, tym zoranym kawałkiem. No zobaczcie, według mnie to super się wyorało się bardzo ładnie. Oczywiście bronami trochę to zrównam. Zrównam to trochę bronami i wam Boguś będzie talerzował. Dobra, teraz jedziemy, pokażę wam, jak ten pług odkłada. No ustawiony mam już, po wczoraj orałem. Jedziemy. Tu sobie taki kawałek stawię, żeby było lepiej nawracać, tu tak dziki zryły, że daj na spokój. I nie patrzcie, bo miejscami idzie fajnie, miejscami nie fajnie. O, pyk, rozdzielacz tak wygląda. Mogę sobie zamienić ten spływ tutaj, chyba do tego tutaj, chcę robić wąż. I co? I wtedy będzie wolno opadać, bo widzicie, elegancko podnosi, ale pompa pracuje na tym zaworze. Ale chcę zrobić tak, żeby to po prostu wolno spływało. No, wóz sekcyjny, także dobra, jedziemy, zobaczymy, co to pokaże. O, widzicie? Odkłada bardzo fajnie. Naprawdę robotę robi, tylko że ścinaczy nie mam i pewnie przez to też te resztki pożniwne wychodzą. Na razie nie będę butował siapka do oporu, bo jeszcze nie zagrzał się tak, jak należy. Mam delikatnie go trochę rozgrzeję. Gdzie nie, gdzie ten pług wychodzi, gdzie nie, zależy, jak tu pole leży. A to pole tak różnie po tej talerzówce. Widzicie, też takie góry, doliny były po zeszłej orce. Orka nawet, mi się wydaje, że tak do 20 cm to dochodzi, może nawet nie, między 15 a 20 to taka orka pod siew to już jest odpowiednia. Nie będę tu katował ciapka orką na 20 ponad centymetrów, bo tu nie o to chodzi. Robił orkę zimową, to wtedy tak, trójka polowa i co? I
jeszcze 500 km mógłbym męczyć, ale to też taka mordęga trochę by była. Gdzie jadę na czwórce, ciapek trochę mocy, trochę prędkości ciapkowi brakuje, tak czy siak, bo na piątce czasami 6 na godzinę łapię, ale to tylko czasami. Tak to w granicy 5 na godzinę się tak się orze, to też tak trochę za wolno, ale no to dokładnie jak zrobiłem, to nawet... Jakoś to idzie, powoli ubywa, już prawie koniec, dużo tu nie było. Cały kawałek ma 80 arów. To było miejsce po ziemniakach wcześniej. Kopaliśmy tydzień temu. Ładnie, ładnie, takie pizdzi, takie króciutki za przeproszeniem. To nie była robota normalnie, nie było robota. No, chciałem wam pokazać właśnie to PH. Jak ten kawałek wyszedł, trochę dworki. Jak ten Bóg daje radę, bo nie ma co was zamęczać materiałami półgodzinnymi dorki, bo tu... Bo to nikt tego nie będzie oglądał. Rozdzielę się, daje radę. Bardzo czuły. 40 minut przepływu. No i pompa 32 litry i robi robotę. No, trochę wyrównamy może ten, bo widzicie, wyrwala mi przód do góry, kurde. Wyrównamy może trochę tą skibę tutaj. Trochę się wyrównało. Ma przejazdy, jest równiutko jak policja.
do góry go. Wolnych czy na wysokich. Pięknie podnosi. Pięknie. O, tu zaorałem wujkowi kawałeczek. To był nie ubór, był 4 albo 5 lat. I widzicie, zaorałem wujkowi i będą ziemniaki w przyszłym roku. I kurde, no ładnie to się zaorało. No nie było takiej prędkości. Tu dopiero była skamielina. Tu ta górka, w ogóle tu taki pas gliniasty idzie przez całą wieś jednej. Tam też pod lasem jest taka górka i to jest sama glina. I tu bardzo uzbite to było i twarde, normalnie masakra, jakby głęboszem wjechał, to nie wiem, czy by coś pomogło, bo normalnie bryły jak jaderka by były. Taka orka zimowa, można powiedzieć. Wyrówna się tam i będzie cacy, no. Widzicie, to już dużo nie zostało. Jesteśmy na finiszu, tam sobie zrobiłem poprzeczkę, tu sobie robię teraz w stronę pola, tak sobie wymyśliłem, żeby tu takiego spadku nie było, bo tu zawsze był taki spadek zrobiony, bo wujek sobie lubił tak głęboko podorać. Zrobiłem kółko bardzo wysoko, żeby od granicy fajnie się orało. Od granicy jechałem, taki spadek też był. Zaoram. Widzicie, pół wychodzi jak kółko w górze. Gdzie sam się zagłębi, o. Tak jak widzicie. I co? Robię sobie to i kończę i co? No jutro będzie trzeba się szykować na siew i tyle. Zasiejemy. Później jeszcze może wapno. Damy. Może, no, no raczej chciałbym dać w październiku. Jeszcze opryzk będzie na co? Na miotło, na chwast. Ja to sobie lubię jesienią opryskać. Według mnie lepsze działanie ma, że tak wcześniej, wczesnej fazie za opryska. Wcześniej to było mniej więcej na tym. O, czapek brudny cały. Kończymy robotę w polu.
robotę w polu i będziemy to myć. O, kurde, no. Gdzie zygzaki robią? Będzie można go umyć, bo się ukurzy jak pieron. Od tego ten sytrak debronował, uprawiał podsiew, to dopiero będzie kurz. To podeszło moment, bo słońce grzeje, to nie się dużo nie dziecko, także co, dziękuję za oglądanie, zapraszam do łapkowania, oczywiście jak się podobał, do subskrypcji, kto nie subskrybuje, no i widzimy się w uprawie podsiew, zobaczymy, może nagram z siewem jednocześnie, zobaczymy, co, jak będę uprawiał.